Hallo, willkommen zu einem weiteren Video von Die Sims 2. Heute werden wir ein weiteres schönes Spiel spielen. Ich mich wie viele Sims dieses Mal unter meiner Kontrolle leine und ihr Lieben verlieren werde. Dupa, wcale nie potrafię w niemiecki. Sobie wzięłam to wszystko i tłumaczył Google, przetłumaczyłam i co napisałam i udaję, że jestem mądrą. Tak, po takim wstępie możecie się zorientować mniej więcej, co może się dzisiaj zadziać. Tak, zamierzam grać w The Sims 2, bo w niemiecku właśnie, tak. Zdaję sobie sprawę, że mój pomysł nie jest ani trochę oryginalny, ponieważ większość kanałów simowych wpadło na ten pomysł jakieś parę lat temu. Między innymi Merta czy Mares. Kojarzę, że teraz właśnie też Jarni prowadzi swoje wyzwanie poliglotki. Ale no też chciałabym spróbować w innym języku zagrać. A tym bardziej, że no mam ku temu powody, ponieważ... Tak czy owak majstrowałam ostatnio w tam, bo to już nie jest takie proste jak kiedyś, że jak się z płyty zgrywało Simsy, to się miało przy instalacji wybór języka. No, teraz to jest więcej roboty, jakiś tam trzeba do jakiegoś rejestru, czegoś tam w starcie klikać. A więc to jak już tam i tak byłam, to uznałam, że czemu by nie. No i dobra, znacie moją ostatnią historię, mianowicie zrobiłam reinstall gry. Ale mimo to uznałam, że na potrzeby tego challenge'u właśnie grania w języku niemieckim w Sims 2 potrzebuję czegoś oryginalnego i wyjątkowego, czegoś, co naprawdę pasuje do języka niemieckiego. Nie wiem, no mi się ogólnie język niemiecki raczej nie kojarzy z niczym przyjemnym, więc tak na tą potrzebę musiałam reanimować moje otoczenie w Patosimsach i właśnie sobie zagramy w Patosimsy po niemiecku. Może tak jeszcze pokrótce, czy ja umiem niemiecki, jak już się dowiedzieliście wcześniej, nie. Aczkolwiek uczyłam się tego języka w szkole ponad 6 lat równe. 3 klasy podstawówki i 3 klasy gimnazjum i szczerze nic z tego nie pamiętam. I nie wiem, na co teraz zwalić, czy na to, że po prostu większość nauczycieli w szkołach raczej się nie przykłada do tego języka? Do nauki go, przekazywania wiedzy, bo tak sobie myślę, że gdyby może w podstawówce trafił mi się jakiś lepszy nauczyciel, to może chciałabym to kontynuować w jakikolwiek sposób, no ale idąc z dużymi brakami z podstawówki do gimnazjum, to raczej już mi się nie chciało. No tam coś tam kojarzy mniej więcej, wiem jak czytać po niemiecku, ale znam naprawdę takie zdawkowe słowa. Właśnie typu jakieś takie serdeczne halo, czy tam danke, czy hände hoch, no wiadomo, takie no proste, łatwe i przyjemne słówka. Jak to będzie wyglądało w rozgrywce? A zaraz zobaczymy. Tylko mam pytanie. Gdzie są cackowie? Tu są, na szczęście. No dziwne, bo ogólnie nazwiska mi się nie przetłumaczyły. Inaczej, niektóre mi się przetłumaczyły na język niemiecki, na przykład tutaj mamy Kapuletów, tutaj mamy Kappę. Cackowie, z czego przyuważyłam, to mi się przetłumaczyli tak sobie, bo ci simowie, którzy byli już w grze przed moją ingerencją w nią, zostali przetłumaczeni, jednak ci, którzy, na przykład ci simowie, którzy już się urodzili i ja im nadawałam imiona i tak dalej, to jednak została zachowana polska wersja językowa. No dobrze, no więc mamy... To był Hirek Nietoperz, teraz jest Denisem Mazą? Matca? Nie wiem. Halszka została Halszką i jest super hirny. Samara jest... Co? Herzen z Bresieri. A Klara jest Claire. Claire Keller. Taki piękny niemiecki łamaniec językowy. Claire Keller. Fels in der Brandung. Piękna. Pan Zadecki jest Hirni. Panem Zadeckim po prostu. Miracle Baby. Jest Miracle Baby. W ogóle, co ciekawe, myślałam w sumie tak podczas kombinowania nad tym challenge'em, tak zakminiłam, że Albert to chyba jest
niemieckiego wzięte imię, tak mi się zawsze kojarzyło. A tutaj proszę, Albert to nie Albert, tylko Albert teraz będzie Heiko. Brzmi trochę jak z jakiejś mangi, no słodko. No i Annabelle to też Annabelle. W ogóle jestem ciekawa, czy to otoczenie normalnie będzie mi działać, gdyż ponieważ... jak wcześniej wspominałam, zrobiłam reinstall gry, a to otoczenie jest mocno popsute, więc pytanie, po co robiłam reinstall gry? Odpowiadam wam, po to, żeby Roda Habla zaciukać, bo nie miałam rocznego kosiarza, to cała tajemnica. Normalnie bym dalej sobie grała na tej zepsutej grze, no ale z drugiej strony uznałam, że skoro no zrobiłam już ten reinstall, to może warto by było coś innego zrobić, więc tak, nie wiem. Większość z was zagłosowała, że fajnie by było, gdybym właśnie zrobiła jakieś nowe serie na moim kanale. No, ciekawe jak to będzie wyglądać właśnie. Kurde, jestem ciekawa, czy mroczny kosiarz będzie działać, bo o ile będzie mroczny kosiarz działać w tym otoczeniu, to myślę, że na spokojnie będę kontynuować stare serie. Ale to może w swoim czasie, na razie już widzę na wstępie, że nic nie rozumiem. O, to nie. W ogóle to był ten ptak, czyli oglądaj ptaki. Teleport here, no dobra. Hier hin hubwen. Nach szac graben. Czy jakieś grabienie liści, nie wiem. O, będzie grubo, coś czuję. Coś czuję. I no dobre, no. Ogólnie jak to w Pato Simsach. Myślę, że to jest najwyższy czas, żeby otworzyć jakiś pato biznes, pato dziadem. Jestem ciekawa, jak to w ogóle będzie funkcjonowało w języku niemieckim. Myślę, że dużo kokosów nie zarobimy tutaj. Ale najpierw chyba zacznijmy od tego, żeby wszyscy sobie trochę tutaj ogarnęli swe życie, tak? Bo są wszyscy jacyś głodni i smutni, także no... musimy kogoś wysłać, bo zrobienie żarcia, o fuckers, snack, no to rozumiem, że to będzie przekąska. Co to za słowo? Suskiketen, essen. No essen, esse to jedzenie. Plecchen? Coś, co, że placki? Czy naleśniki? Nie, nie wiem. Chyba to nie to, chyba źle myślę. A może, że po prostu jakieś resztki z lodówki, że talerz? Co? W języku niemieckim oddzielnie są ciasteczka, oddzielnie są chipsy? Ale bez nadzieja. Z tego się nie spodziewałam, ej ludzie. Ludzie, ratunku, ja tu nie ogarniam. Tak samo jak ten koleś. Macharn, drank i higien małą. Jak tutaj jest, zeszczaj się. Benucen. Dusien. Tak, dusien. No, dusien to był prysznic. No, zgadzam się. Wynsie. Kunde, Erhalt, einen Stern. Stern. Ein Auto kaufen. Kaufen, to jest zajebiste. Już wiem, skąd się wziął Kaufland. No. Ta nazwa. Ej, no czemu wszyscy jesteście głodni? A najgorsze jest to... Gra patodziad, co to robi? Co to za dziecko? Zostaw to dziecko. Patodziad. Nie wiem, nakaram tą swoją. Widzisz, że ty bachorów napłodziłeś, tych innych debili swoich wnucząt. Weź tutaj im... coś zrób do żarcia. O. Tylko to jest dla jednej osoby? Mittagessen serviven. Chef salad. Czemu to jest wszystko osobno? Czemu mam osobno sałatkę, a osobno mam inne? Serviren. No to rozumiem na logikę, że to jest w liczbie mnogiej. Bo serwować komuś. Iść geje! Ha! Jetzt nach Hause, aber morgen früh. Jezu, nie. To jest straszne. Denis Maca. Jak się pani albo pan podwórzący nazywa? Kto to? Ir Rucht. Że co on tam robi tutaj? Rucht. Konrad Linden. A kto to jest Konrad Linden? Kto mi tutaj zmarła? Ja o tym nie wiem. Trauren. Czy Trauren to jest ten, żeby... Ja muszę zobaczyć na mordę. I tu jakiś kolejny... A, Biedronka, dobra, okej.
Jakiś gość. No dobra, walić go. Kto to jest? Lajse. Moyer. Okej. Okay. Miałam tutaj robić, kurde, biznesy. O, ja nie potrafię. SN. Essa. Essa, mordo. Essa. Wszyscy Essa. Kurde, a ten bachor. W ogóle niech pingwin zajmuje się swoim bachorem. To jest bachor pingwina. Mogę oddać to. Chyba troll mi nie działa dalej. Niedobrze. O, jakiś tu duch w ogóle wyszedł. To ty. Dzień dobry. Ursula! Aman! Ursula! Zjadła tego. Zjadła ciacho, bo jest zielona. No dobra, dobra, dobra. O nie, patowcia, kurde, ty miałeś uruchamiać biznes. No teraz ty musisz tam... Szlafen. Szlafen to było chyba spać. Szlafen! Szlafzung to chyba będzie piżamka. Ej, co jest, co jest, co? Co? No nie, Ursula! Geist von Ursula Begenet! No! Uwa. Przy okazji sprawdzę, czy mroczny kościar działa, ale niekoniecznie bym chciała to sprawdzić na patodziadzie, nie? Jezu, w ogóle tak dziwnie mi się do was mówi. Tyle czasu miałam przerwę od takiego dłuższego nagrywania, no ale... To, co ostatnio, kurde, miałam, to nie życzę nikomu. To jakaś Lisa Ying. Liza. O. Geist von Miss... Jak się pani zadecka nazywa po niemiecku? Knautsche... A nie wiem, Zejen, że chcę... Czekaj. Co? Swoją starą chcesz zobaczyć? Bo ty jesteś ten... What? What the fuck? What the fuck, man? O, to jest Barbara. Jak się nazywa Barbara? Techtelmechtel. Techtelmechtel? Czy Techtelmechtel? Chyba Techtelmechtel. Ale nie jestem pewna. Techtelmechtel. Super fajne Techtelmechtel. Dobra. Halo. Halo! Nie, te duchy mi tutaj, kurde, wadzą. Tu mnie duchy wadzą. W ogóle jak wykonywać interakcje z innymi? Weź ze swoją siostrą coś. O Jezu. Kisien. Kusen to chyba bardziej. Że pocałować rodzinnie. O nie! Nawet nie chcę tego przeczytać. Bym chciała to wziąć z Ignorejen, ale... Allein arbeiten. Arbeit znaczy pracować, arufen, verstargung, nie wiem. Dobra, to trudniejsze. Bonus! 30 koła! Yeah. Halszka jest Bader Arbeit. Halszka, masz moc. Halszka, mordo. Patodziad, weź się wysypi. A czemu ten ma taki ten hunger zły? Jezu, co to za śmietnik? Halo, czemu moje całe spaghetti zmieniło się w jakieś śmieci? No nie, o Jezu, muszę chyba opiekunka do dziecka zamówię. Sam. A ciekawe, nawet dni tygodnia nie znam po niemiecku. Ciekawe, co jest skrótem od sam. A ja już... Nie, bo on jest... A, sobota jest. Sam, tak, zgadza się. Teraz wszystko jasne. Wersyskansien. O kurwa. To jest chyba Weissenschaft. Oj lol. Kochen. Mechanik. Charisma. Kurper. Logik. Kreativitat. O w dupę. Gesschaft. Führer. Sorry. Tak mi się skojarzyło. Privatschule. Privatschule. I czemu masz piątkę? A, chyba tak było w niemieckim. Fakt, że piątka jest najgorsza, a dwójka najlepsza. Przez chwilę się dziwiłam. Ej, ty głupku, gdzie są twoje lekcje? O, lol. Ty. Dobrze, bo ty jesteś... Dziadzia, pamiętam jak się dziadzia męczył i się upodlał, żebyś ty miała szkołę prywatną. A gdzie ty masz? A, pewnie wszystkie te.
Wszystkie lekcje zostały w tamtym domu, gdzie Mroczny Kosiarz siedzi aktualnie. Kto to gro? Don't Spielen! Kurde. Cisza nocna jest. Zostaw to. Üben! Spiele! No, dobra. Fajnie. Dobra. Skończyło się, kurde. Pierdzielenie, no. A to dziad, masz się regeneration. Okej. Okay. Bo tutaj trzeba niedługo robić... Ale najpierw widzę, że on chce kusien. Dobra, to niech... Nie. Co? Kto? Z kim? Ty? Von? Jeszcze taki śmierdzący. Von, odgrzyb się tutaj. Jezus Maria. Kusien. Co? Jest, na downtown. W ogóle dziwne, że downtown nie jest przetłumaczony po niemiecku. A u nas tak pięknie przetłumaczyli przedmieścia. Hadkus! Hadkus, tak będzie romantyczny. Tak ten rączka je pocałujesz. Meet Chris Flirten? A kto to jest? Nie pamiętam. Randka. No dobra, kurde, Patodzia, ty też dupę zawracasz niepotrzebnie, wiesz? A ja miałam w ogóle tą... opiekunkę zamówić. No to będzie fajne. Fajne doświadczenie, ponieważ ja ni cholery nie wiem, o co chodzi. Ojezu, czemu wszyscy jesteście głodni? Serwis, dobra. Serwis. O nie, które to jest opiekunka? Kurwa, wiem. Kindermatchen. Przecież kinder. Kinde. I nur jetzt. Terminę. Nie, teraz chodź tu. Dobra, bo zaraz zdechniesz. Dobra, ogólnie to chcę, tak, chcę zobaczyć, czy hula mi Mroczny Kosiarz, bo tak to byłoby fajnie. Ale to coś... O, okej! Okay. Ich komme sofort vorbei. Okej, okay, mordo. Dobra. Możemy otwierać ten patobiznes. Geschäft. Öffnen. Akurat niedziela jest, to możecie ten... Kurde, muszę stanowiska pracy... Halo... No, spieprzony ACR. W ogóle wypadałoby, kurde... Co to w ogóle jest? Naura! Tu ktoś podłóg jakiś nagrobek w ogóle. Co tu się działo? Kiedy? Dlaczego? Dobra, pokój dziecka. Dziecko niedługo dorośnie, to nie jest potrzebne. Potrzeba tutaj nowego pokoju. Bato pokoju. Nie, to jest za mały ten pokój. Dobra! Freedom. Freedom. Raczej nie wiem, jak będzie po niemiecku freedom. O Jezu, ale krzywo. Nie, nie, takiego freedomu tu nie chcę. Ładnie? Bo ładnie. Dobra. Okej. Okay. Alles gut. Naturalisch. Dobra. Nie wiem, czy to jest dobry time na sprawdzenie, czy Mroczny Kosiarz dalej znajduje się w mojej grze, ale myślę, że opiekunka do dziecka będzie dobra do sprawdzenia tego, ale to później. Na razie chociaż chwilkę pobawmy się tym patobiznesem. Kurde, czemu wszyscy macie ten hunger? No i czemu taki śmietnik stos śmieci? Ale jaja. Czy to tylko patodziad jest taki głodny? Nie, ten też. Żryj to. No to dziecko w ogóle... Nie, tylko higienę ma złą. No to mi to paci. Okej, okay, zajmować stanowiska. Dobra, rozumiem, że to jest relax and spanen. Że spanen to mi się bardziej kojarzy ze spaniem. Kurde! Co te duchy? Ok. Czy możemy... W ogóle już wystartowałam z tym biznesem, czy nie? Bo ja mam pamięć złotej rybki. Nie, oczywiście. Of course. No dobra. Czy możemy już jechać z tematem? Kurde, weź jakoś patodziad jako sutener, weź. Ubierz się bardziej elegancko, ale nie wiem, które to jest. No dobra, na logikę. Sport na pewno nie. Unterwasze. Wydaje mi się, że to będzie bielizna outdoor. Aż takie zapożyczone z angielskiego? Outdoor? O, proszę. Nie wiem.
On jest aktualnie w czym? W piżamie, tak? No dobra, czyli to. Nie wiem, to. Myślę, że to. Myślę, że to Denis Hat, Hoyte Fry. O, Fry. Fry to wolne. No właśnie, no zastanawiałam się, już wiem. Fry, no rzeczywiście. No, mordo. Taki masz wizytowy, no niech ci będzie. Teleport here. Ej, halo. Ta jest grzeczna. A ta też miała być grzeczna, nie, ona śmierdzi. No dobrze, no. To się Dusien i do robotusien. A to dziadną różną. O, ktoś chce kupić. Tylko jako teraz namówić, tylko kupno. O Boże, kochany. Julien Spas Brems. Co to jest? Fuck. O, Verkaufen. No. O kurwa. Beturen? Nie wiem. Jak jest Olśni? Może jak u nas. Tak jednosłowowo. To tutaj też będzie. Olśniewasz? Olśniewa. Ale ze mnie geniusz. O ja jebiks. No. Ale coś mi się zacięło. O nie. Ideal Plant Sim tu przyszedł. Tak gorzej. O nie. Ej, co, kto to jest? Ej. What? Co? Ej. Ja tak się nie bawię. No, a ja tworzyłam tą simkę, jestem przetłumaczona, bo to jest mój simself. Ingolf Kepler. No, śmieszne. Lampadina! Proszę bardzo. Dobra, też możemy plant Sima tutaj zaprosić. Jaha. Ej, zaraz. To ten debil w końcu kupił to? Dobra, kurde, bo tutaj już tyle mamy tych ludzisków. No, kupił to ten debil, czy nie? Ej, chyba nie. Chyba nie kupił. A nie, jest! Dobra, bądź mądrym i teraz znajdź, gdzie jest zaproś. Myślę, nie, kurde, to ty się wpraszasz tam do niego. Piten Mitsumachen. Myślę, że tak. Dobrze myślałam? Jarek Stonoga. Nie, no fajnie. No weźmiesz go tutaj. Halo. Ideal plant Mordo. Mordo. A my tu będziemy. Teśtel, meśtel. No. Nie no, on jest za młody, stanowczo. Nie. Nie, bez przesady. To są pato Simsy, ale nie zbyro Simsy. Tego gościa nie chcemy. No dawaj, ideal, mordo. Ideal plan. Ideal. Falzensim. Blad. Falzensim. Mordo. Kupisz to, mordo. Mordo! Co jest? Mo o ordo. O ordo. O nie. Po to dziad. Czy ktoś inny będzie go w stanie przekonać do kupna? Może ty. O, może. Dobra, dawaj. Pomóż. Ej, kto? Co? No nie, myślałam, że mroczny kosiarz mi tutaj działa na tej wersji, ale nie wiem, bo ktoś zerwał kwiatkę. Jakiś Crystal Plaus, Faust, Raus. To to, ma ta opiekunka. Szkoda, bo chciałam właśnie na niej wytestować mojego winiacza. Pato, dziad, nie rób trzody. To są pato Simsy, a nie... wieś Simsy. Nawet nie wiem, jak cię teraz obudzić. Wiesz, dobra, kurde, pokutuj tam. Ta śmierdzi w ogóle. Ten se poszedł. No nie, najgorzej. A! Nie wiem, dobra, może ją. O! Od NPC Pinguina dostaliśmy hajs i od Bigfoota, Bigfoota. No tak się robi miliony. Przygarnia się jakiegoś bachora z ulicy. Ej, co tu się dzieje, no? A to dziad. Ja bym z miłą chęcią chciała cię obudzić, wiesz, a.
Ale nie wiem. O, Wachen? O, yeah. Kto to jest? Gunter jakiś. Ja mam złe doświadczenia z Gunterami poprzez Sims 1. No dobra. Poison Kill. Myślę, że to jest dobry pomysł na sprawdzenie, czy mi mroczny działa. Halo, kurwa, poison. O! Dobra, okej. Okay. To już nie robię niczego, w sensie nie. Nie robię nowych serii. Yeah, mam mrocznego dalej w grze, jest pięknie. Nie no, patoziat, no weź się wyśpij w czymś lepszym, szlafen. Szlafen mordo. No to kto ma biznes poprowadzić? Ty tutaj jesteś, Alfonsinio. Kto tutaj w ogóle leży? Trałen. Ja nie wiem. O Jezu, tak jeszcze zmarł chamsko, że nie możesz przejść. Ale ham. Patodziad. Patodziad, żyj! Żyj, aby inni mogli umierać, ponieważ teraz mamy mrocznego kosiarza. No Traumaren, kto to niby tu był kiedyś? Trauren, nie wiem. Nawet nie wiadomo. Anna Heinen. Ale kto to do jasnej cholery? Jakaś taka, ale co się z nią stało, tego nie wie nikt. Ale mam dużo nagrobków, ale się jaram. Niedługo zdobędę tyle nagrobków, ile musiałam zostawić w tamtej innej parceli patodziada. No czemu ty nie śpisz, kurwa? Szlafen. Czym masz problem? Iś, fychle, miś, wi, noi, kapuren, main, leben, wurde, einge. Dobra. Nieważne, i tak nie wiem, o co chodzi. No dobra, no to co? No, chciałam zrobić patodziadę, mega biznesy. Dzisiaj tutaj patodziad, kurde, widać, że trochę nim nie gram, bo trochę wypadł w prawej. Jest szczająco śpiący i tyle, nie współpracuje ze mną. Ale myślę, że dobrze w sumie, że fajnie, że tak się złożyło, bo chociaż odkryłam, że tutaj mi wszystko lata w tym otoczeniu, pomimo tego, że oczywiście Ideal Plant Sim przychodzi normalnie sobie jako gość zakupowy. A to kto to jest? Ej, to jest chyba albo córka pingwina, albo coś takiego, lol. No i znowu Ideal. Nie no, z Idealkiem to trzeba. Idealek już drugi raz się prosi. I w ogóle widać, że on jest w tej takiej starej formie emeryta, bo się tak garbi strasznie. Ale ma wygląd tego Ideala prawdziwego. W sensie on jest prawdziwy, tak, tylko że nie jest emerytem. No to spierdzielaj. No dobra, nie wiem, w sumie... Miało być fajnie, a wyszedł jeden zwykły chaos, jak zawsze. Jak zwykle, zresztą. Szczerze, czy mi to tak przeszkadzało w sumie, że ta gra jest po niemiecku? Myślę, że gdybym nie wygłupiała się, a bardziej starała się na przykład jakieś relacje simowe utrzymywać, to fakt, że byłoby trochę gorzej, ale myślę, że w sumie nie jest źle. Jeżeli chcielibyście, nie wiem, w jakimś innym języku ze mną razem pograć w Simsy, albo może zostawić ten niemiecki specjalnie dla Pato Simsów, albo coś innego, no to dajcie oczywko znać w komentarzach. I co, trzymajcie się, pa!